podcast prowincjonalny. Zaprasza Łukasz Dziedzic. Był 5 dzień maja 2002 roku. Nad zachodnią Małopolską przeszła gwałtowna burza. Od uderzenia pioruna zapalił się zbiornik z ropą naftową w rafinerii w Trzebini. 12 odcinek podcastu prowincjonalnego to opowieść o ciężkiej pracy radiowego reportera w sytuacjach nagłych. Po godzinie od wybuchu pożaru byłem już pod płonącym zbiornikiem. Dziesiątki strażaków walczyło z ogniem, a za płotem dziesiątki dziennikarzy polowało na kogokolwiek, kto mógłby powiedzieć cokolwiek o tym, co się dzieje. Niektórzy walczyli też między sobą o to, kto ma relacjonować temat numer jeden w Polsce w niedzielne popołudnie 5 maja. Dwóch reporterów dużej komercyjnej telewizji mało nie pobiło się o to, kto, kiedy, z kim i dla kogo ma nagrywać. W efekcie rykoszetem oberwał Bogu ducha winny ochroniarz rafinerii. Najpierw na miejscu pojawili się oczywiście strażacy, potem gapie, jeszcze później przyjechał prezes, potem dotarł burmistrz, a na koniec, na podsumowanie, pojawił się wojewoda. Przenosimy się do Trzebini, do maja 2002 roku. Państwo widzieli początek pożaru? Znaczy błysk był jeden, ja akurat w kuchni siedziałam, bo tam z budynku i po prostu grzmotło i wyglądaliśmy z synem przez okno i dym. Mąż wyleciał na pole, od razu poleciał i dzwonił po RMF, żeby przyjechali. Kapitan Kaczmarczyk Krzysztof, Komenda Wojewódzka Kraków. No więc przyczyną pożaru najprawdopodobniej była wyładowanie atmosferyczne. Na chwilę obecną pali się zbiornik, w którym było około 2000 metrów sześciennych ropy przeznaczonej do przetworzenia. Zagrożone są 3-4 zbiorniki znajdujące się w najbliższej odległości. Cały czas chłodzone są zarówno przez instalację zraszaczową, jak i przez nasze jednostki. Na miejscu akcji znajduje się około 35 jednostek, w tym dodatkowo zostaje wezwane z województw świętokrzyskiego, opolskiego i katowickiego dodatkowe siły, w sile też około 40 jednostek. Co się będzie działo? Jaki będzie rozwój wydarzeń? Nie wiemy, no bo przecież to jest tak blisko, że żeby się to znowu nie ten... Państwo, to jest pierwszy pożar, który widzicie? Pierwszy. Przy trzecim. Trzeci się zajmie teraz. Myśli pan, że następny zbiornik się zapali? Na pewno. Gdzie to jest w obrębie tego? Ja tu byłem godzinę temu, to nie było tego, co w tej chwili. Strażacy mówią, że polewają te dwa zbiorniki wodą i że nie ma zagrożenia. Państwo myślicie inaczej? Wodą nie, no bo wodą... To... Chłodzą pozostałe zbiorniki. I że tu jest jeszcze jeden ten zbiornik, nie? Ale to tylko kwestia czasu. No trudno. To jest niesamowita temperatura. To jest temperatura. Samo chłodzenie to też... Jeszcze nie było tego teraz, tym bardziej, że te zbiorniki prawdopodobnie są unowocześnione, bo te dekle są ruchome. Dlatego one nie wybuchły, więc się zapalają od tej temperatury. Więc tak, mogę? Sekundkę, przejedzie. Tak. Ja bym prosił. Grzegorz Ślak, prezes zarządu. Rafineria Trzebinia. Ślak, przecież i na kana końcu. Ja bym jeszcze raz prosił imię, nazwisko. Grzegorz Ślak, prezes zarządu rafinerii. Więc około godziny 16:15 zapalił się zbiornik T46, w którym było 800 ton ropy naftowej. I pali się ropa w tej chwili. Nie ma zagrożenia innych zbiorników, nie ma ofiar w Rudziach. Został powołany sztab kryzysowy, w którym weszły. Tutaj, jeżeli chodzi o bliższe informacje dotyczące akcji gaśniczej, proszę pana strażaka. Stanisław Głogowski, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Szanowie. Otrzymaliśmy informację, że piorun uderzył w zbiornik. Po przybyciu na miejsce w działaniach już były jednostki Zakładowej Straży Pożarnej Rafinerii Trzebinia. Myśmy przystąpili również do działań i nas, zgodnie z planem ratowniczym, zostały ściągnięte z jednostki ze sprzętem o dużej wydajności i ze środkami gaśniczymi. Najpierw z województwa małopolskiego, katowickiego i również z kieleckiego
Teraz przybywają następne jednostki. Skąd przyjadą, no to się dowiemy po przybyciu na miejsce. Co się teraz dzieje? Co teraz? Jaka jest teraz sytuacja? Sytuacja jest teraz taka. Bronimy 3 zbiorników wokół palącego się zbiornika i ten zbiornik, który płonie, tam wypala się po prostu tak jakby kontrolowanie ten proces palenia. I po przybyciu odpowiedniej dużej ilości sił i środków przystąpimy do generalnego natarcia, żeby spróbować zgasić ten pożar. Jak długo może to gaszenie jeszcze potrwać? Proszę panią, ta sytuacja jest bardzo trudna. No, teoretycznie można by było obliczyć, ale praktycznie to od dużo czynników zależy. I także szacunkowo mogę powiedzieć, że 1,5 do 2 godzin. Zapytam pana, co utrudniało tą akcję, w trakcie już akcji? Tą akcję utrudniała duża ulewa, wyładowanie atmosferyczne i czasami słaba widoczność ze względu na deszcz. Natomiast przy uruchomieniu wszystkich instalacji zraszaczowych sąsiednik, ciśnienie po prostu w sieci hydrantowej spadło i musieliśmy przystąpić do dowożenia wody do pożaru. A więc to jest taki proces bardzo trudny, bo to trzeba tracić czas, odległość. Także na obecną chwilę mogę powiedzieć, że sytuacja jest opanowana i po przybyciu pozostałych sił i środków na miejscu działa sztab powołany przez komendanta wojewódzkiego. Przybyła grupa operacyjna z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej z Warszawy. Przystąpimy do generalnego natarcia. Czy dym, który znajduje się nad miastem, jest w jakiś sposób groźny dla mieszkańców? Teraz, co widzimy, ten dym, który się unosi, to bym powiedział, że może nie jest groźny, ponieważ jest lekki wiatr. I wiatr powoduje unoszenie tego dymu na wysokie odległości, a tam następuje rozrzedzenie i także bezpośredniego zagrożenia dla mieszkańców wokół rafinerii, no nie widzę. Ja słucham pana. Jakie mogą być straty? W tej chwili trudno ocenić. Generalnie, jeżeli zamkniemy się na tym zbiorniku, a wierzę, że zamkniemy, po wypowiedziach tutaj pana i w ogóle już w sztabie kryzysowym, w którym działamy, można powiedzieć, że mam nadzieję, że straty się zamkną na około 8 milionów złotych. Czy jest szansa, że rafineria nie będzie działała przez... Nie ma takiej szansy. Wypadku? Rafineria będzie normalnie funkcjonować. Jeżeli utrzyma się sytuacja taka, jaka jest, a mam nadzieję, że się utrzyma. A ja mam do pana inaczej to pytanie zadam. Czy w tej sytuacji, która jest obecnie, będziecie musieli wyłączać część zakładu instalacji i nie będzie produkcja się odbywała? Za szybko o tym mówić. Jeżeli opanujemy w tym zbiorniku, to mam nadzieję, że nie będzie. No, oczywiście ten zbiornik będzie musiał być włączony. Czy komisja z PKN Orlen też przyjedzie tutaj, żeby na pewno przyjedzie przewodniczący Rady Nadzorczej, który już jest w drodze, będzie tu za pół godziny gdzieś. A kiedy można się spodziewać informacji po zakończeniu akcji w dniu jutrzejszym? Jak najszybciej, nie będziemy tutaj, w zależności też, o której zakończy się akcja. Jeżeli, tak jak mówił tutaj pan komendant, akcja zakończy się do 2 godzin, na pewno będzie samego rana komunikat. Mam jeszcze do pana takie pytanie, czy to jest w ostatnim czasie, który to jest pożar? Mówiono nam, że był już podobny pożar w latach 50., ale tak naprawdę jaka to jest? Aż tak nie śledziłem rafinerii, jestem od niedawna prezesem. Mam nadzieję, że za mojej kadencji pierwszy i ostatni. No i to jest jeszcze ostatnie pytanie. Czy pan się spodziewa, że tego typu wypadek może mieć jakiś skutek na bezpośrednią dystrybucję paliw, bo nie tylko... Absolutnie nie. To jest za mało. Produkcją, tak. Ale także dystrybucją paliw. Jest to 800 ton. Jeszcze raz powtarzam, jeżeli utrzymamy, a wierzę, że utrzymamy tylko, powiedzmy, zarzewie pożaru w tym zbiorniku, nie będzie to miało żadnego wpływu. No pierwsze to było tak, że chmurzyło się i pierun strzelił. Bo było widać na moim domu to przeleciał taki słup ognia od pieruna. No i za chwilę dymy takie czarne szły. Czy była jakaś eksplozja? Było słychać eksplozji? Nie, eksplozji nie było nic. Nie było słychać eksplozji, tylko wybuchy, no i od razu takie dymy paliły się. To jest od pioruna, na pewno od pioruna, bo to od razu piorun był i momentalnie się zapaliło i już się słyszało, że pali się. Czy państwo się wystraszyli w jakiś sposób? No pewno. Jak mieliśmy na ZWM, a ogień był widać u nas już. No. Było na poziomie... To jest stąd na ZWM, to jest 3 km prostej linii. No na zagrożenie to jest, bo to by było zagrożenie duże. Każdy się bał. No wiadomo. Był strach. Tak? No, jeszcze w pracy tutaj akurat syn. Akurat syn mój pracuje, to wie pan. I był na zmianie. Pani jest matką kogoś, kto pracuje w rafinerii, tak? Tak. Czy widziała się pani już z synem? Jeszcze się nie widziałam, przyleciałam tu, ale nie wiem, czy on już zmianę oddał, bo do 19, ja nie idę. Wszyscy zapewniają, że nic się nikomu nie stało. Synowa dzwoniła, że niby okej jest, no. Także wie pan, ale pierwsze to mówię panu, że włosy się jeżyły, no bo przecież w końcu dziecko, nie? Pracuje tu, no to...
to było dla mnie przerażające. No i koło niego był wybuch, nie? No, przecież miał akurat ten służbę, nie? Dzisiaj byłem jako ochroniarz. Obok tego, obok zbiornika? No, no. Niedaleko. No. Co by pan odpowiedział? Że już nie ma zagrożenia. No, ja że już nie ma zagrożenia. Że nie ma takiej obawy, żeby ktoś aż tak dalece potrzebował. A jeżeli tak się zdarzy, co pan takiej osobie odpowie? Bardzo proszę. No, to ja w takim razie ją zapytam, na co ona liczy. Czy chce zmienić lokalizację, czyli otrzymać działkę. Liczy na to, że chce żyć bezpiecznie i spokojnie. Zgoda. No, proszę pana, no wszędzie tam, gdzie funkcjonuje przemysł, mamy swego rodzaju zagrożenia, prawda? No akurat rafineria stwarza pewną specyfikę, inną na pewno niż górnictwo, ale nie można powiedzieć, że górnictwo nie stwarza, czy hutnictwo, czy inne branże, prawda? Więc tutaj niejako to ryzyko życia jest wkalkulowane w takie miejsce uprzemysłowione, prawda? No. Także jeżeli usłyszymy, że ktoś rzeczywiście przeżył to aż tak mocno, że dzisiaj czuje się tak poważnie zagrożony, że chciałby to miejsce opuścić, a ma na to jakiś swój pomysł, prawda? Gdzie my jako gmina możemy mu w tym jak najbardziej pomóc, no to przez siłą rzeczy wiadomo, że tak. No jeżeli ktoś by czuł, że chce sobie pobudować w innym miejscu naszej gminy czy miasta domostwo czy coś w tym rodzaju, wszystko to jest możliwe do przeanalizowania. Rozumiem. Ale ja się boję, że nie będzie aż tak źle. Ja tak. Oby. Dziękuję uprzejmie. Bardzo bym prosił, czy pan mógłby się przedstawić imię? Adam Adamczy, burmistrz Szczebin. Jak to wyglądało? Gorąco było? Zawsze przy pożarach zbiorników ściekami łatwozapalnymi jest gorąco, nie da się ukryć. Z tym, że to jest pojęcie względne, bo wtedy pracuje się w odpowiedniej odległości od palącego się medium. Czy pan kiedyś już przeżył tego typu akcję? Nie, tego typu nie, aczkolwiek w skali mniejszej na pewno tak. Wyglądało to groźnie wszystko? No na pewno groźnie ze względu na to, że palący się zbiornik znajdował się w parku zbiorników, przy którym zlokalizowane były cztery inne zbiorniki, które również mogły takiemu zapaleniu w wyniku promieniowania termicznego ulec. No pójdź do tego parku, raz po kraju. Ale o co panu chodzi? Proszę to wytłumaczyć. Proszę pana, tu nie wolno stać. To jest już teren rafinerii, a pan w tym momencie stoi na terenie rafinerii, obiekcie strzeżonym. Czy pan to rozumie? Czyli co, ci ludzie też nie mogą tutaj stać? Tam proszę, ale proszę, nie krzyczy. A tutaj nie, ja nie krzyczę, tylko pan tłumaczy. Pan tego nie rozumie. Proszę pana, do pana szlaka, bo on pozwolił, nie wydał zgody. Pan mógł wydać zgodę, nie wiadomo kto. Ja mam swoje... Niech pan się zamknie, bo nie mogę tego już zrobić. Proszę pana... Do mecenasa Szlaka, to jest prezes zarządu. Proszę pana, nie będę dyskutował, proszę się usunąć. Pozwolił mi stąd filmować. Ale mnie to nie interesuje, to jak że panu pozwoli. Proszę bardzo, proszę się przesunąć. Ale niech pan weź łapę. To proszę się przesunąć. Myślę, że tak, po pierwsze sprawdził się system współpracy międzywojewódzkiej. Tutaj jeszcze dojeżdżają straże z ościennych województw, ale bezpośrednio w akcji brały jednostki małopolskie, śląskie i świętokrzyskie. Ognia już nie ma. Nie ma zagrożenia. Oczywiście w dalszym ciągu trzeba dozorować, jeszcze podawać pianę po to, żeby ewentualność nawrotu tego zdarzenia nie nastąpiła. Tutaj przyznaję, na początku były takie opinie nawet strażaków biorących udział w akcji, że troszkę tego chaosu było. Pan mówi, że sprawdziło się to wszystko, łączność, współdziałanie tych jednostek, wszystko tak przebiegało. Znaczy ja z ocen, które mam, potwierdzam, że się sprawdziło. Oczywiście taki pożar z tak dużym zagrożeniem, bo chciałbym powiedzieć, że obok były cztery pełne zbiorniki, jeden z benzyną, gdzie to tempo palenia jest o wiele większe. W związku z tym może to nie chaos, ale próba wybrania najlepszej metody gaszenia. I ta, która została wybrana, okazała się skuteczna. Po 5,5 godzinach pożar został ugaszony, niebezpieczeństwa nie ma. Oczywiście są straty, ale te straty oszacuje jutro zarząd rafinerii Szczebin. Podczas tej akcji niegroźnie ranny został jeden strażak, ale ogień udało się ugasić i pożar nie przeniósł się na sąsiednie, wypełnione po brzegi benzyną zbiorniki. Na koniec bardzo ważna prośba, uwaga, apel. Jeśli coś się pali, to najpierw dzwońcie jednak po straż, a dopiero później do RMF-u.
Przypomnę, że ten i pozostałe odcinki podcastu prowincjonalnego znajdziecie w prawie wszystkich serwisach z podcastami oraz na YouTube, a od niedawna na antenie internetowego Radia Danielka. Jeśli podoba Wam się podcast prowincjonalny, to zachęcam do symbolicznego choćby wsparcia mojej pracy w serwisie patronite.pl. Tym, którzy już to uczynili, bardzo dziękuję. Zapraszam na kolejne odcinki. Łukasz Dziedzic, do usłyszenia.